z tej strony Radik. Tym filmikiem chciałbym zapoczątkować serię filmów o filmach, które kiedyś obejrzałem, które są starsze, nowsze, które bardziej mi się podobały lub mniej. Na pierwszy ogień wezmę film pod tytułem Trener. Jest to film z 2005 roku. Jest to film opowiadający o drużynie z liceum Richmond, które jest w totalnej rozsypce. Przegrywają mecz za meczem, każdy zwala winę drugiego, wszyscy uważają się za gwiazdy. Nie ma w ogóle ducha drużyny, nie ma w ogóle zgrania. Brak im dyscypliny, gdyż obecny trener nie może sobie z nimi poradzić. Spowodowane jest to także tym, że mieszkają w bardzo niebezpiecznej dzielnicy, gdzie handel narkotykami to podstawa zarobku młodzieży, jest pełno gangów i ogólnie jest zło na ulicy. Przez pasmo porażek szkoła zaczyna szukać nowego trenera. Wtedy zgłasza się do objęcia posady trenerskiej dawny uczeń tego liceum, rekordzista w ilościach zdobytych punktów Ken Carter, którego gra znakomity Samuel L. Jackson. Od tego momentu trener Carter zaczyna wprowadzać własne zasady, które mają zmienić tą drużynę. Lecz to nie jest zwykły trener koszykówki, on chce wprowadzić chłopców na dobrą drogę, dać im jakieś perspektywy na przyszłość, kładzie szczególny nacisk na edukację, co sprowadza na niego falę krytyki ze strony nauczycieli, którzy raczej nie przejmują się przyszłością uczniów, lecz chcą mieć święty spokój i nie pracować dodatkowo. Mimo tego, że wydaje się, iż koszykówka powinna być głównym aspektem filmu, tak naprawdę najważniejsze są zmiany charakteru, które dokonują się w uczniach podczas treningu, meczy, a także spotkań z trenerem. Są to bardzo ciekawe przemiany, które interesują widza bardziej niż sam aspekt sportowy. Uczniowie przekonują się, że sport i edukacja powinny iść ze sobą w parze, mimo że momentami film jest troszkę przerysowany. To widać, po prostu amerykański film i tak go bardzo polecam i daję mu ocenę 7/10. Dziękuję za uwagę.